Nie wszystkie te zwierzęta są trzymane w dobrych warunkach. Niektóre zwierzęta są trzymane w takich małych klatkach, że one się nawet nie mogą wyprostować. Ciekawe, czy w Rumunii też mają takie kiełbasy. No, co, chciałbyś kiełbasę? Koń by się napił wina! Ciebie nie chce, nie lubi ciebie, idź. Nie lubi. On do mnie chce iść, mówię ci, widzisz, popatrz. O, dzień dobry. Dzień dobry. Mogę pana pogłaskać? Piękny jesteś. Piękny, tak. Piękny, dzień dobry, dzień dobry. Ja się ciebie boję. Tak, tak. Piękny jesteś. Piękny, pokaż nam się tu. O, jaki ładny. Piękny chłopak jesteś, tak. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Może mamy jabłko, chcesz jabłko? Suchy chleb dla konia. Up. Poczekaj. Nie wyszło. Ja już teraz to ja już się boję, takie małe kawałki. Teraz to tylko możesz pokarmić. No jedz, jedz. On trochę jest taki, wiecie, szorstki, tak więc trzeba z nim uważać. Nie jest agresywny może, ale po prostu nie jest taki delikatny bardzo. Jest. Ma duże usta. No jest taki. A ta rasa to jest taka rumuńska rasa, która jest bardzo podobna do naszego konika polskiego. Ma takie włosy, widzicie, ma więcej, po prostu jest bardziej taki owłosiony niż normalny koń. I ten koń może po prostu być na zewnątrz cały rok, nawet w zimie, gdy jest śnieg. Mimo, że jest stajnia, to on po prostu nie chce spać w stajni. On sobie chce spać na zewnątrz. Dobre było? No to super. No i co? Jeszcze chcesz? Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Resztę dokańcza Bella. Proszę bardzo. To co spadło, to moje. To jest domek za miastem, który należy do naszych znajomych i te konie też do nich należą. Tak więc tutaj pół domu to jest stajnia, a pół domu no to jest po prostu taka, wiecie, altanka, nie? A tam pies szczeka u sąsiada. Idziemy zobaczyć domek w środku. No, to jest mój dream. Yeah. And I would make a window so they can look into my bedroom. Oh, you have light. Okay. Okay. No, it's bloody fantastic. Yes, this is and look, I yeah. Never. Yeah, they never come never here. I never clean here. Yes, no. Because they don't sleep here and they don't. No, he sleep here. Yeah, they do sleep. But he's going outside. Outside? Oh, yes. Of course, no. Clever one. Yes, every okay. Time is clean. And your bedroom is on the other side. Yes, exactly. The plan was to have a window here, but from the noise I oh, at least you can put a glass only, so you can't open, but you can see them, or yes. They can see you. Yes, just glass. But they do make some noises. They do. Yeah, but thick glass. Maybe thick one. It's like a museum house. Yeah, I guess. Not exactly. Museum house. But I don't take a shit on this. Oh, no, no, she would, she can jump on the bed. Ah, okay. In Romania, and after go
in Paris to exposition, and actually come back in Romania. Oh, that's one cool. 100 years. This. Yeah. I think more. 110, 120. Yeah. Bine, dar tu de ce te intri încălzat? Păi, dar ce faci? Dar când ai intrat încălzat în casă? Da, am intrat așa un pic. Butu frește un nou. I'm gonna kill him. Man. This is, look, this piękne lustro. Ah, yeah. This handmade is also traditional. It's not, is from hand. Everything is from hand. Not machine. Beautiful. Everything. Yes. Uprząż dla konia, ręcznie robiona. You need one of those. You have to settle here. The horse's stuff. We don't have still a place where to put it. Wow. We'll find a place. Nice, we'll find a place to put it. And the carpets, this one is from Roz, grandmother. Yes. Oh, it's so pretty. You've made it really pretty. Very nice. Rozwan made the bathroom all by himself. The entire bathroom. Very nice. And again, I painted everything. A ten dom jest nowo zbudowany. To nie jest stary dom, to jest nowo zbudowany dom w starym stylu, po prostu. Good idea. Bardzo fajnie. Yes. Pięknie. My new painting. My painting. These are from the garden, and I press them and put this. I will put in somewhere. Don't know exactly where. I'm going to put it. This part, but just this, this no, not this. Super, fajnie pomalowane. Podobaje mi się te. I like the green door. Yeah, this is very traditional for Romania. My grandmother had the exact doors. And this, my dream was to make a house not necessarily similar because it was made different, but quite similar to hers. Yeah. And that, it's from her. It has 100 something years old. Again, very traditional for Romania. And there's my grandma and my other grandma and his grandparents. And all the things that you see on the walls are handmade. Everything. And on the table, it is my mom's first handmade tablecloth. Tablecloth. Yeah, she was 15 when she did this. 15? 15, yeah. Can you make it? Me the same. Plaster. Plaster board? Plaster. No to budowlaniec musi wiedzieć, co z czego. Co chcesz, Bela? This is a sheet of construction. For me to have this. And this is from my grandmother. Very old also. This is how they did the bed. The beds were tall. Everything, and, but I put inside. This my mom made especially so I can have it. Yes, it's cold, but it's cold because and I have the. And these ones see, are from Răzvan's grandparents, grandfather. Lot of space from air and all but I air painted them because the paint there. Was really bad. And he put an extension because Romanian traditional beds were very small. Really? And he put this extension on the side. To make it a bit wider for us. For now. Very and nice. He built the rest of the bed. Why they were small? No, because in house is very cold. It's cold, the houses were small. And they stay like this. You don't need a big That's why they had a lot of kids. Yes, exactly. They stay. And this is something very religious and traditional. So it's not forbidden. Yes, but it has, I think, 120 years old. And yes, it can be closed. Yeah. It's beautiful, huh? Even yes. Yeah, every night I saw my grandmother praying on this, and some of my memories with her are when she knees and puts the light and starts praying, and I asked my mom and my aunts to give it to me because it's something really
for me very important. And in the first night when we slept in this bed, I know it sounds very weird, but I really felt that she was there. And I told Razvan, she's here. And he said, you can feel it? No, I can even smell her. Like I really think that she was here with me. Yeah, the first night when we slept here. Because many of her things are here. Probably that's why. Anna tutaj pięknie pomalowała, bo Anna pracuje teraz jako, robi make-upy i oczywiście ma zdolności artystyczne i pięknie wszystko wymalowała. Dostaliśmy śliweczki, no już połowę żeśmy zjedli, a sobie przypomniałam, żeby nagrać. Tutaj w tym domku obok naszych znajomych mieszka ich sąsiad i on opiekuje się tymi końmi tutaj, bo on mieszka tutaj na stałe. No i przyszedł powiedzieć hello i przyniósł nam śliweczki. I walk around every day on the dogs. He's crazy. Dan jest sąsiadem naszych znajomych i przeprowadził się tutaj 8 lat temu. Mieszkał w Bukareszcie, ale był zmęczony takim nowoczesnym życiem i postanowił kupić tutaj działkę, bo ta część jest taka niepopularna. Bardzo tania jest tutaj ziemia. Tak więc kupił sobie kawałek ziemi i wybudował sobie altankę, taki domek w takim tradycyjnym stylu. I jest bardzo tutaj szczęśliwy. Chodzi właśnie codziennie tu na spacer i mówi, że ci wszyscy ludzie, którzy mieszkają dookoła, oni nie chodzą na te spacery, wiecie. Oni się dziwią, co on robi, czemu on codziennie to łazi dookoła, nie? Dla nich to takie jest dziwne. No ale to mi się wydaje, że tak jak na polskich wsiach często właśnie ludzie jakoś nie ma tego zwyczaju, prawda? Chodzenia, doceniania natury po prostu. No szkoda, bo miejsce jest bardzo ładne. Z całym pęm wchodzi, zobacz ty. Zobacz. Ten maluśki se tu stanął i po prostu chłodzi się. Tamten nurkuje, ten jeden. O, fajnie nurkuje. Boże, w życiu czegoś takiego nie widziałam. Normalnie wkłada całą głowę pod wodę. Patrz, patrz. No. Poszła pływać! O, nie. Wow! Wow! Grzeczna dziewczynka! Zobaczyła inne psy i też poszła. Super! No brawo! No świetnie! Grzeczna dziewczynka! Pogadaliśmy z Danem trochę o życiu, o tym jak w mieście to życie jest takie destrukcyjne, jak nie ma się tego czasu, jak wieczna jest ta pogoń za wszystkim, to napięcie, słuchajcie. I on mówi teraz, że wszyscy mu zazdroszczą, mówią, bo ty masz czas, to jest takie bezcenne, my nie mamy czasu, nie mamy czasu na nic, mamy pieniądze, ale nie mamy czasu. A z drugiej strony też nie da się żyć zupełnie bez pieniędzy. Jakieś tam pieniądze trzeba mieć i generować jakiś dochód w jakikolwiek sposób. Więc tak umiejętność znalezienia tej równowagi między ile potrzebne jest mi tych pieniędzy i jak cenny jest dla mnie czas. Nie.
He will come probably to smell. Uh-huh. Yeah, yeah, he comes to us. Yeah. He's very curious. Yes. Mm-hmm. She's not so curious. Uh-huh. Because we have her only for 2-3 months. Oh, 2-3 months. So she's still like, we are friends, but we don't know you so much. Yeah, not so close. Yeah, not like him. And how long have you got this one? 2 years. 2 years. She's like our baby now. Yeah. Koń by się napił wina. It smells something. Yeah. It's the smell is new for him. Ja myślę, że on by lubił wino. Jeśli wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy. Kto rano wstaje i jedzie na rynek. Znaczy tak zrozumiałam, że na ryneczek chyba jedziemy. Jak dobrze rozumiem, ale zaraz się okaże. Wiecie co, no piękne te zwierzęta, a tyle różnych gatunków, tych tam, nie mogę nawet gadać, cholera, bo po prostu nie wszystkie te zwierzęta są trzymane w dobrych warunkach. Ja nie rozumiem, dlaczego nie można kupić większej klatki, dlaczego ja nawet niektórych nie nagrywałam, bo nie chcę was po prostu tego wszystkiego pokazywać, więc niektóre te klatki są ok, są wystarczająco duże albo twarde, te zwierzęta mają wystarczająco dużo miejsca. Natomiast niektóre zwierzęta są trzymane w takich małych klatkach, że one się nawet nie mogą wyprostować. Ja wiem, że to jest na sprzedaż i to może na chwilę, ale to nie jest chwilę, to jest taki stres dla tego zwierzęta. Co jakby tego właściciela włożył do takiej klatki, gdzie on by tak siedział, kurczę, i nie mógł nawet, kurczę, głowy podnieść. Idziemy na śniadanie. Mam jeszcze trochę polskiej kiełbasy, którą dostaliśmy od Łukasza i Agnieszki. No i podzielimy się z naszymi rumuńskimi znajomymi. Ciekawe, czy w Rumunii też mają takie kiełbasy. No, co, chciałbyś kiełbasę?
Mam jeszcze trochę naszej wspaniałej sałatki. Ta sałatka jarzynowa zawsze po prostu robi furorę. Wprawdzie tu w krajach bałkańskich jest takie podobne, różne, ale nikt nie robi taką jak ja. Dzień dobry, dzień dobry. Też chcesz kiełbasę? No wiem, że chcesz. Wszyscy chcą kiełbasę, ale wy dostaniecie coś innego potem. Okay, I've got this. And where do you want to sit? There. Ah, over there. Okay. Okay. Pięknie. I think okay. Huh? Very nice. More or less. Oh, I like this. Yeah. Dan, to jest pasta z bakłażana. To jest to, co ja robiłem. Tak. I know this from Romania. Wiedzie moja sałatka. This is our typical Polish salad. Ciepare. Yes, it's very good. Very good. Jak ktoś bierze dokładkę, słuchajcie, to znaczy, że dobre. Cicho dam. A co tam? Bela. Bela. Spodno prawo ciebie Bela. Oczywiście ona zawsze poszła się zaprzyjaźnić. To będzie zjeść metale, ja? Ja? Ci koń też dostanie swoje śniadanie. Bastard. No tam, strzamaj. Dobre? Dobre? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nie mam już marchewki. Marchewka jest tam. Dobra była marchewka. Dobra. On nie jest taki dopieszczoch, tylko jest straszny łakomczuch. Strasznie chce jeść. On wcale nie przychodzi, żeby go pogłaskać, tylko on przychodzi, żeby mu dać jeść. No i konie przekupili nawet. Popatrz, nawet dziewczyna już się teraz przychodzi do nas, bo ona jest bardziej nieśmiała i normalnie tutaj nie podchodzi. A teraz, jak jest marchewka, to popatrz jaka pierwsza, no druga. No. What? No nie, czekaj, czekaj. Nie. You look like a cowboy. Very much. Goodbye. Thank you very much for the horse ride. It was fucking. That's my dream. Seriously. I'm very glad. You have a horse. No, that's very soon. After buying a land. After the first thing. First thing, I'm buying a horse. Yes. I don't care. Yes. You call me. Okay. Now hold this. Oh, thank you for everything. Oh. It was very nice meeting you. We'll be friends forever. Of course, we will be. Long distance, but friends. It is very nice. We like it. It was a pleasure to meet you. So lucky to meet you there. Yes.
ma to jak być z lokalsem, on ci pokaże, gdzie jest najlepsze miejsce tutaj do pływania. Ja też skakuję, ale już mnie nie ma kto nagrać.